TVG9. Mnożą się teorie spiskowe związane z katastrofą w Smoleńsku. Mnożą się wprost proporcjonalnie do mataczenia związanego z tą sprawą. No i w sumie nie dziwię się ludziom, kiedy informacje są mętne. Ludzie sami próbują się doszukiwać prawdy. Wśród teorii jest teoria, że zrobił to rząd Tuska i Platforma. No, jeszcze popularniejsza teoria, że zrobili to Rosjanie. Najciekawsza, tak jakby wyrafinowana najbardziej, jest teoria Grzegorza Wysoka, teoria Gambitu Królewskiego. No to odsyłam na jego kanał na YouTubie. Gambit Królewski, Grzegorz Wysok, bardzo interesująca. Ja w związku z tym chciałbym przedstawić moją własną teorię. Teoria nowego przymierza przypieczętowanego krwią. Nowego układu sił przypieczętowanego krwią. Na początku chciałbym powiedzieć, że już taką pewną winę za ten wypadek czy zamach ponosi rząd Tuska oraz Rosjanie. Oni niewątpliwie swoim niedbalstwem współprzyczynili się do tej katastrofy. Pytanie brzmi tylko, czy to było przyczyną samą w sobie, czy tylko ułatwiło przeprowadzenie zamachu. Na to pytanie oczywiście odpowiedzi nie znajdę. Natomiast jeśli byłby to zamach, ja cały czas bardziej wierzę w wersję o wypadku niż o zamachu, ale przyjmuję też taką wersję. W moim przekonaniu najbardziej prawdopodobna jest wersja taka, że musiały to zrobić wszystkie siły polityczne liczące się na świecie wspólnie i w porozumieniu. Rząd Tuska i Platforma na pewno by tego nie zrobiła, nie ze względów moralnych. Tutaj by się koń uśmiał, no, gdybym taki argument podał. Ale po prostu oni boją tutaj się pierdnąć bez zgody Rosjan czy Niemców. No, na pewno nie przeprowadziliby bez ich zgody takiego zamachu. Więcej teorii jest na temat tego, że zrobili to Rosjanie. Rosjanie z kolei nie zrobiliby tego bez porozumienia ze swoim strategicznym partnerem, czyli z Niemcami. To na pewno. Ale raczej też nawet wspólna akcja Niemiec i Rosji nie mogła być przeprowadzona, no, na taką skalę, gdzie ginie tylu polityków, no, z kraju natowskiego. Nie mogła być taka akcja przeprowadzona bez zgody Ameryki. A więc jak mogło dojść do takiego, no, zbrodniczego porozumienia? Ano, jak widzimy, ostatnio Amerykanie przycichli w tej strefie kontrolowanej przez Niemcy i Rosję. Jakby się z niej wycofują, być może jest to wynikiem jakiegoś porozumienia, że Amerykanie wycofują się z tej strefy, no, rosyjsko-niemieckiej, a w zamian to, no, dostali, no, Bóg wie co, wolną rękę w krajach arabskich, w Ameryce Południowej, może w Afryce, no, nie mam pojęcia, ale no musieli coś za to dostać i wiele jest tu możliwości. Ale jak Niemcy czy Rosja mogą wierzyć, że to wycofanie nie będzie tylko grą, tylko jakąś fikcją? No, najlepszym sposobem jest przypieczętowanie tego
krwią polityków polskich i to polityków głównie z obozu proamerykańskiego. W ten sposób Amerykanie dają gwarancję tego, że już tutaj przeszkadzać Rosji i Niemcom na pewno nie będą, a Niemcy i Rosja oczywiście gwarantują przez takie no, krwawe przymierze to, że wywiążą się ze swoich zobowiązań wobec Ameryki. Tak wygląda pokrótce moja teoria. Nie wiem, czy prawdziwa. Myślę, że no aż tak strasznie ten świat nie wygląda, ale jest to do pewnego stopnia możliwe.